Jakiś czas temu zapowiedziałem, że taki materiał się pojawi. No i jak mówiłem, tak zrobiłem, no i jest. Cześć, ja jestem Tomes, a dzisiaj przedstawię wam, czym jest serial Kudłaty i Scooby-Doo na tropie. Na początku jednak chciałbym was poprosić o zostawienie suba na tym kanale, ponieważ naprawdę, ale to naprawdę, wielka ilość z was nie subuje tego kanału, a ogląda filmy. Dlatego naprawdę zachęcam was do zostawienia tego suba. Poza tym pamiętaj o zostawieniu lajka, jeśli ten materiał ci się spodoba. I fajnie by też było, gdybyś dał jakiś komentarz odnośnie tego filmu. I tak na szybko zachęcam was jeszcze do zobaczenia innych filmów na moim kanale. A teraz bez przedłużania lecimy z koksem. Co? Jakim koksem? Bez przedłużania zaczynajmy. Kudłaty i Scooby-Doo na tropie powstał w 2006 roku. Nie ma co ukrywać, ewidentnie był on dosyć dziwnym tworem. Twórcy tego serialu chcieli stworzyć coś zupełnie innego, pod względem wizualnym, jak i fabularnym, odchodząc od dawnego schematu serii. W tej serii widzimy prywatne życie Kudłatego i Scoobiego. Widzimy, że nie mają oni za dużo kasy. Do momentu, aż coś dziwnego dzieje się z wujkiem Kudłatego. A to skutkuje tym, że Kudłaty i Scooby muszą się przenieść do wielkiej willi wujka Kudłatego. W serialu dowiadujemy się, że wujek Kudłatego pracował nad nanotechnologią. I tutaj się zatrzymajmy, dlatego że ma to większe znaczenie. Ponieważ technologia ta pojawia się w Scoobich chrupkach, dzięki którym Scooby ma szereg różnych mocy. A nanotechnologia wujka Kudłatego chce zdobyć zła organizacja, jeżeli mogę to tak nazywać. Dodatkowo widzimy kolejne nowe podejście do wehikułu tajemnic. Wehikuł tajemnic dostaje ulepszenie, dzięki któremu jest w stanie zamieniać się w dowolny pojazd, co wiele razy pomaga Kudłatemu i Scoobiemu w ciężkich sytuacjach. Więc jak widzimy, jest to zupełnie inny koncept, jeśli chodzi o podejście do Scoobiego Doo. Jednak co sprawiło, że seria wygląda właśnie tak? Stało się to za sprawą tego, że twórcy dostali wolną rękę co do produkcji tego serialu i zdecydowali, że Kudłaty i Scooby powinni dostać więcej czasu ekranowego. Dlatego stworzyli serial o przygodach wyłącznie Kudłatego i Scoobiego. I tak powstała seria fabularna o przygodach Kudłatego i Scoobiego. Natomiast na początku, kiedy wspominałem o fabule serialu, to nie dodałem tam motywu tajemnicy, ponieważ jak na Scoobiego przystało, mamy tam motyw tajemnicy, który w tym wypadku tyczy się wujka Kudłatego, który zaginął. I w taki oto sposób dostaliśmy serię o przygodach Scoobiego i Kudłatego, którzy walczą ze złym doktorkiem i jego pomocnikami. Fabuła tego serialu, pomimo że nie była aż tak rozbudowana jak w Brygadzie Detektywów, nie była zła. Fakt, jeżeli byśmy ją porównywali typowo do Brygady Detektywów, no to była ona kiepska. No ale nie ma co porównywać, wiemy jak wysoko jest Brygada Detektywów. Natomiast fabuła Scoobiego i Kudłatego była całkiem git. Szczególnie, kiedy pojawiał się wątek tajemnicy wujka Kudłatego. I był to chyba najmocniejszy aspekt tego serialu. Jeżeli chodzi o bohaterów, to widzimy tam Kudłatego i Scoobiego z bliska. Widzimy ich w sytuacjach, kiedy nie mają oni przy sobie Freda, Velmy, Daphne, którzy mogą im jakoś pomóc. Serial ukazuje nam to, że Scooby i Kudłaty nie są tylko po to, aby się bać i jeść. I widzimy, jak oni sami są w stanie we dwójkę coś działać. Jak wiemy, wujek Kudłatego zaginął, ale ma on swojego lokaja, który jest robotem. I jest on o dziwo naprawdę niszczycielski. I jest w stanie zrobić naprawdę niezłą zadymkę. Mamy tam złego naukowca, który próbuje dostać się do technologii wujka Kudłatego. I ma on swoich pomagierów. Ma ich kilku, natomiast w serialu zazwyczaj widzimy dwójkę, która naprawdę w komiczny sposób próbuje wykonywać polecenia swojego szefa. I są oni takim typowym komediowym aspektem tego serialu. Niestety tą produkcję spotkało wiele problemów, ponieważ ilość osób pracujących nad tym serialem była naprawdę mała. Dlatego odcinki są naprawdę bardzo różne, jeśli chodzi o ich jakość. Dodatkowo mieli oni dosyć ograniczony budżet, dlatego animacja momentami jest naprawdę słaba i posiada wiele, wiele błędów. Marketing tego serialu był również słaby, a odcinki były rzadko emitowane. Jednak nie zmienia to faktu, że był to naprawdę ciekawy serial, który posiadał ambicje i chciał być czymś innym. A i żeby nie było, w serialu w kilku odcinkach bardziej jako takie cameo pojawili się Fred, Daphne i Velma. Ale wracając, serial, mimo tego, że jest serialem o Scoobim Doo, to daje vibe, jakby nie był serialem o Scoobim Doo, a mimo to fajnie się go ogląda jako serial o Scoobim Doo. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Jakby stylistyka Scoobiego jest na tyle elastyczna, że w takim wydaniu jest naprawdę fajny. I naprawdę polecam wam zobaczenie tego serialu, ponieważ jest to naprawdę ciekawe i zupełnie inne przeżycie. Jeśli chodzi o oglądanie serialu o Scoobim Doo, pomimo tego, że ma naprawdę wiele wad, jak i zalet, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał ci się spodoba i zostawisz tu łapeczkę w górę. A ja się z wami żegnam, więc bum zjazd.